Witamy na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości pod tytułem GMO, mity i fakty w świetle prawa i praktyki, a w konferencji udział biorą pan profesor Jan Szyszko, Dariusz Bąk oraz pan minister Krzysztof Jurgiel. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezwykle miło spotkać się z Państwem i poinformować o naszej działalności. Chcę powiedzieć, że wczorajszy dzień był czarnym dniem w polskim parlamentaryzmie. Dlaczego? Dlatego, że najpierw decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyznano koncesję na nadawanie w telewizji cyfrowej. Odbyło się wczoraj kolejne posiedzenie, dwóch komisji, Komisji Kontroli Państwowej i Komisji Kultury. I większością głosów, a mianowicie głosami posłów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, zdecydowano, że komisja wyraziła negatywną opinię co do tego, aby poddać kontroli proces przyznawania koncesji w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, poddać kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jest to swego rodzaju ewenement i muszę powiedzieć skandal. Równocześnie wczoraj na Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrywany był poselski projekt odnośnie uchwały, która twierdziła, iż rząd powinien rozpocząć renegocjacje w zakresie pakietu klimatyczno-energetycznego. Znowu głosami koalicji rządzącej stwierdzono, że ten projekt uchwały nie zasługuje na poparcie komisji. A więc pakiet klimatyczno-energetyczny, który niszczy polskie zasoby energetyczne, blokuje te zasoby energetyczne, który niszczy polskie osiągnięcia w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, który powoduje wzrost bezrobocia, który powoduje niebotyczny wzrost cen energii, nie zasługuje na to, aby nawet projekt uchwały mówiący, że trzeba rozpocząć negocjacje w zakresie pakietu klimatyczno-energetycznego, zasługiwał na uwagę ze strony koalicji rządzącej. W dniu wczorajszym posłowie Prawa i Sprawiedliwości skierowali kolejny projekt uchwały do pani marszałek w sprawie oczywistej, a mianowicie chodzi o to, aby polski rząd poinformował Komisję Europejską i wszystkie kraje stowarzyszone, że Polska była, jest i musi być w przyszłości wolna od genetycznie modyfikowanych organizmów w hodowli roślin i zwierząt. Jest to wielka szansa dla polskiej wsi, jest to wielka szansa dla ochrony polskiej bioróżnorodności. Chcę powiedzieć, że obowiązujące w Polsce prawo od 2001 roku całkowicie zakazuje uwalniania genetycznie modyfikowanych organizmów do naszych krajobrazów polno-leśnych. Jest to zgodne z prawem międzynarodowym, a więc z Konwencją o ochronie bioróżnorodności Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to zgodne z prawem Unii Europejskiej i zaleceniami Unii Europejskiej. Jest to zgodne z Naturą 2000. Chcę również powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowało nowelizację tego projektu uchwały w 2007 roku. Ta ustawa sejmowa, weszła pod obrady parlamentu. Została oddana do notyfikacji do Komisji Europejskiej, doszło do sporu, doszło do rozprawy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i Polsce przyznano rację. Polskie prawo przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość było dobre. Następna kolej to rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego za wszelką cenę chce łamać prawo Unii Europejskiej, chce łamać prawo polskie i tylnymi drzwiami wprowadzić genetycznie modyfikowane organizmy do naszych pól, do naszych lasów. Jest to sprzeczne z interesem naszego kraju. Jeszcze raz powtarzam, złożyliśmy projekt uchwały, która zobowiązuje rząd do tego, aby poinformować Komisję Europejską i całą Unię Europejską, że Polska była, jest i musi być w przyszłości wolna od GMO. Polska to unikatowy kraj pod względem zasobów przyrodniczych, a GMO może to zniszczyć. Bardzo proszę, panie pośle.
Szanowni Państwo, rząd dziwnie się zachowuje. Rząd polski pod przewodnictwem Donalda Tuska, jeżeli chodzi o problem GMO. W poprzedniej kadencji, w końcówce, rząd skierował do Sejmu w trybie pilnym potężny projekt ustawy o nasiennictwie, gdzie wbrew obowiązującemu zakazowi upraw genetycznie modyfikowanych organizmów znalazły się zapisy, że dopuszcza się do obrotu materiał siewny GMO. Prezydent został ten projekt uchwalony przez Sejm. Prezydent zawetował ten projekt ustawy o nasiennictwie. Myśleliśmy, że to jest dobre działanie prezydenta, że chce rzeczywiście, żeby Polska była wolna od GMO. Tymczasem w tej kadencji Sejmu niedawno prezydent skierował praktycznie niezmieniony tamten projekt rządowy do Sejmu i znalazły się zapisy, które budziły nasze zaniepokojenie. A mianowicie znalazły się zapisy, że nie dopuszcza się do obrotu materiału siewnego GMO, ale równocześnie do obrotu dopuszcza się wszystkie odmiany i gatunki, które funkcjonują na terenie Unii Europejskiej. No i tam przecież są gatunki GMO. My chcieliśmy, żeby w pierwszym czytaniu odrzucić ten projekt w Sejmie. Oczywiście wniosek nasz upadł, chociaż było 205 głosów za naszym wnioskiem. I teraz dowiadujemy się, że po tym właśnie wydarzeniu w Sejmie rząd przyjął stanowisko. Jakie stanowisko? Rząd pozytywnie akceptuje ten projekt prezydencki, ale z zastrzeżeniem, że te wszystkie zapisy, które prezydent wprowadził o zakazie, te pozorne zapisy o zakazie obrotu materiałem siewnym, o zakazie obrotu materiałem siewnym GMO, tych zapisów rząd nie akceptuje. I co widzimy? Że to rząd próbuje za wszelką cenę upowszechnić obrót materiałem siewnym GMO, a tym samym dopuścić do tego, żeby w Polsce funkcjonowały nasiona GMO, a jak wiemy, okazja czyni złodzieja i być może będzie ktoś mógł uprawiać te właśnie odmiany GMO. I proszę Państwa, minister Sawicki wczoraj nawet na konferencji prasowej, kiedy była tu konferencja z pszczelarzami, powiedział, że oni na pewno rząd przygotuje rozporządzenie, gdzie będzie w rozporządzeniu zakazywał obrotu materiałem siewnym GMO i upraw GMO. Proszę Państwa, taka ranga jak znamy rangę ustawy i znamy rangę rozporządzenia. Rozporządzenie wydaje rząd, to jest chwilowy rząd, natomiast ustawa reguluje sprawy na przyszłość i dlatego nie zgadzamy się ze stanowiskiem rządu Donalda Tuska, żeby właśnie zakazy o obrocie usunąć z ustawy o nasiennictwie i będziemy przeciwko temu protestować. Uważamy też, że takie ważne przedsięwzięcie, jak ustawa o nasiennictwie, gdzie są właśnie te różne niejasne zachowania rządu, żeby to było poddane wysłuchaniu publicznemu. I będziemy stawiać taki wniosek na połączonych komisjach ochrony środowiska i rolnictwa, żeby właśnie odbyło się wysłuchanie publiczne, żeby się społeczeństwo poprzez swoje organizacje wypowiedziało w sprawie GMO. Bo GMO dla Polski to jest dramat i tragedia. Dla polskich rolników i konsumentów. Dziękuję. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedno zagrożenie i na sytuację, jaką obecnie mamy. Trwają negocjacje wspólnej polityki rolnej, polityki spójności. Tylko przypomnę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007 realizował program rolny Prawa i Sprawiedliwości, w którym głównym celem jest budowa zrównoważonego sektora produkcji rolnej i oczywiście bez roślin genetycznie modyfikowanych. I na podstawie tego programu opracowaliśmy obecnie też obowiązujące dokumenty, a więc strategia rozwoju rolnictwa w Polsce, program rozwoju obszarów wiejskich, które to dokumenty zakładają właśnie, że w Polsce GMO nie będzie. Zresztą w 2006 roku wspólnie z ministrem Szyszko przygotowaliśmy, rząd przyjął ramowe stanowisko w sprawie właśnie organizmów genetycznie modyfikowanych, gdzie jest zakaz. Rząd w 2008 Donalda Tuska zliberalizował to stanowisko, wpisując to, że będzie dostosowywał się do postanowień Unii Europejskiej. To jest to zagrożenie, które może doprowadzić do tego, że w Polsce nie będzie zdrowej żywności produkcji, że Polska nie będzie konkurencyjna w stosunku do innych państw, bo naszą szansą jest strategiczną właśnie zdrowa, bezpieczna żywność, która może
spowodować, że będziemy zwiększali rozwój gospodarczy kraju. Dlatego chcemy, aby pan Sawicki jednoznacznie i rząd wypowiedział się do swojego stanowiska, czy jest za tym, żeby w Polsce GMO nie było, czy nie jest. Bardzo proszę o pytania. Dzień dobry, Radio Tok FM, Łukasz Konarski. Dzisiaj o 12:00 jest protest w obronie pszczelarzy, pszczół ogólnie też. Chciałbym zapytać, jak panowie się do tego protestu odnoszą i jak można byłoby zagwarantować ustawowo, no, jak tą sytuację problemową rozwiązać, może tak. Wiem, że tu chodzi o zmiany w ustawie o nasiennictwie na przykład. O ile można. Szanowni Państwo, problem pszczół jest niezwykle ważnym problemem w skali światowej. Ja chciałem tylko Państwu powiedzieć, że 2 lata temu Parlament Europejski jednogłośnie przyjął stanowisko mówiące, że wyraża ogromne zaniepokojenie tym, że lawinowo giną pszczoły na świecie. Ten problem zaobserwowano najpierw w Stanach Zjednoczonych, a później w zachodniej Europie. Szanowni Państwo, dzisiaj jest protest, dzisiaj jest manifestacja pszczelarzy i moje stanowisko jest niezwykle pozytywne, ja bym powiedział, dlatego że pszczoły z punktu widzenia środowiskowego pełnią ogromną rolę w zakresie właśnie produkcji roślinnej, gdyż 78% roślin zapylanych jest przez pszczoły. Ten problem zaczynamy obserwować w Polsce. W Polsce zaczynamy obserwować to, że liczba rodzin pszczelich spadła już do 800 tysięcy według pszczelarzy. A więc proces zaczyna narastać i jakie są przyczyny tego? Uważa się, że główną przyczyną zaniku rodzin pszczelich są organizmy genetycznie modyfikowane. I z tego też powodu zauważcie Państwo, że w szeregu państw Unii Europejskiej jest, prawdę powiedziawszy, zakaz, albo inaczej szczegółowy monitoring miodu, który posiada pyłek z genetycznie modyfikowanych roślin. A więc nawiązując do Pana pytania, ja osobiście muszę powiedzieć, i myślę, że i Prawo i Sprawiedliwość całe, no, popiera ten protest pszczelarzy, ludzi niezwykle mocno związanych ze środowiskiem, którzy potrafią użytkować zasoby przyrodnicze, którzy wiedzą, na czym to polega. Ja osobiście wybieram się na manifestację o godzinie 12:00, wysłucham postulatów i myślę, że te postulaty również będą miały zrozumienie u ministra Sawickiego. To, co minister Sawicki poprzednio zrobił, a mianowicie to, że nawet cofnięto dezyderat komisji w sprawie pszczół, uważam za skandal i również załamanie reguł istniejących w polskim parlamentaryzmie. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, o godzinie 14:00 na ten temat organizujemy konferencję prasową. Odniesiemy się do wczorajszych wypowiedzi pana ministra Sawickiego. Będą udział brali w konferencji przedstawiciele protestujących. Prezydium komisji spotyka się o godzinie 14:30 w sali 14 w celu odebrania postulatów, które będą skierowane do rządu. I w kwietniu robimy taką dużą komisję, na której pan minister odniesie się do postulatów. Zaprosimy przedstawicieli różnych środowisk, tak aby ostatecznie przyjąć nowy dezyderat, miejmy nadzieję, który w jakiejś części pan minister zrealizuje. Ja tylko dopytam pana ministra Jurgiela. Rozumiem, że będą panowie starali się dążyć do tego, żeby tą ustawę, te przepisy ustawy o nasiennictwie zmienić po prostu, żeby były bardziej korzystne. Oczywiście proces legislacyjny rozpoczyna się. Dzisiaj decyzja o przesłuchaniu publicznym. Chcielibyśmy, żeby miało miejsce. Później powołamy podkomisję, która będzie szczegółowo nad tym pracować i my oczywiście swoje wnioski w tym zakresie będziemy zgłaszali. Jeszcze panie redaktorze, nawiązując do tej sprawy, chciałem powiedzieć, że Polska jest unikatowym krajem pod względem bioróżnorodności. Wyróżniamy się, mamy pełną gamę rodzimych gatunków roślin i zwierząt. I to jest, przyczyną tego jest to, że mamy takie rolnictwo, czyli ekstensywne rolnictwo i świetnie zagospodarowane lasy państwowe. Pan minister Sawicki, rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego jest za ochroną bioróżnorodności, ale równocześnie jest za rozwojem modelu rolnictwa zachodnioeuropejskiego, a więc za tym, żeby powstały wielkie gospodarstwa, a wielkie gospodarstwa to zniszczenie bioróżnorodności. Za tym, żeby powstały intensywne gospodarstwa z GMO, a to jest zaprzeczenie bioróżnorodności. A więc rząd się musi zdecydować, co naprawdę chce. Albo chce być unikatowym państwem w skali świata, produkującym najlepszą żywność na świecie, albo chce zaprzepaścić tą szansę i pójść drogą rozwoju albo niedorozwoju państw wysoko rozwiniętych. Dziękuję bardzo.
Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy. Dziękuję bardzo.